Szanowni Państwo, mam ogromną przyjemność powitać Państwa w Czarneńskim Centrum Kultury w dniu dzisiejszym, w niecodziennych okolicznościach. Zatem mamy dzisiaj okoliczność bardzo historyczną. Obchodzimy 620. rocznicę nadania praw miejskich dla miasta Czarnego. Wraz z Państwem chcemy uczcić tę okoliczność i tę niecodzienną rocznicę. Witam bardzo serdecznie pana burmistrza Czarnego, Piotra Zabrockiego. Witam również przedstawicieli Rady Miejskiej w Czarnym, pana Piotra Balcerowicza. Witam radnego pana Janusza Winnickiego. Witam hetmana Bractwa Kurkowego, Bractwa Strzeleckiego, pana Tadeusza Benderskiego. Witam bardzo serdecznie dyrektorów placówek oświatowych, dyrektora Zespołu Szkół w Czarnym, pana Cezarego Bakiewicza. Witam bardzo serdecznie dyrektora przedszkola gminnego, panią Danutę Hinz. Witam bardzo serdecznie dyrektora szkoły podstawowej w Wyczechach, panią Alinę Roszak. Witam bardzo serdecznie młodzież szkolną, młodzież gimnazjalną. Bardzo serdecznie witam również przedstawicieli grona pedagogicznego. Witam bardzo serdecznie pana Wiktora Zybajło, który w dniu dzisiejszym będzie opowiadał Państwu o Czarnem, które jest miastem królewskim. Witam pana Wiktora wraz z przedstawicielami Towarzystwa Miłośników Ziemi Człuchowskiej. Witam pasjonatów historii z gminy Czarne, ale również gościa, który przybył do nas spoza Czarnego. Witam pana Andrzeja Szutowicza. Witam pana Benedykta Lipskiego, również pasjonata historii, ale i również osobę, która wniosła wiele do historii na ziemi. Witam pana Wojciecha Michalskiego, przedstawiciela Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów, Inwalidów, ale i Klubu Seniora. Witam miłośników, mogę tak to nazwać, Biblioteki Czarneńskiej, ale również literatury, również historii. Witam bardzo serdecznie przyjaciół biblioteki. Witam bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców przybyłych na dzisiejsze spotkanie, na spotkanie, w którym chcemy uczcić 620. rocznicę nadania praw miejskich. Myślę, że o tej okoliczności wspomni pan Wiktor Zybajło, ale zatem to nastąpi, poprosimy pana burmistrza Piotra Zabrockiego o kilka słów, ponieważ chciał Państwu wygłosić kilka ważnych słów. Dziękuję bardzo, pani dyrektor. Jest mi niezwykle miło, że przybyliście Państwo na dzisiejszą naszą uroczystość, wielką uroczystość. Myślę sobie, że takie uroczystości rokrocznie 19 czerwca będą się odbywały i będą poświęcone poszczególnym etapom z historii naszej gminy, naszego miasteczka, a ja chciałbym Państwa wprowadzić w to, co działo się na naszym terenie, a musicie Państwo wiedzieć, że jest to dla nas wielką chlubą. Mimo że znajdowaliśmy się na pograniczu regionów Polski, Pomorza Gdańskiego, Pomorza Zachodniego czy Wielkopolski, oczywiście w tych najdawniejszych czasach, to tutaj także krzyżowały się szlaki handlowe, trasy przemarszu wojsk,
przenikały się prądy religijne i kulturowe. Oczywiście Państwo o tym wiecie, że ta wielokulturowość obecna jest do dnia dzisiejszego. Sienkiewicz nazwałby to pewnie dzikimi polami, może nie do tego stopnia odniósłbym naszą gminę, ale coś w tym jest, bo już za czasów krzyżackich na tych terenach zawsze brakowało pieniędzy na inwestycje i być może, że współczesne czasy mają odzwierciedlenie w przeszłości, bo czasami się zdarza, że jesteśmy tak naprawdę zapominani przez nasze zwierzchnie władze pomorskie, bo niektórzy jeszcze uważają albo zastanawiają się, czy na pewno to jest Pomorze, czy a może już to Wielkopolska, a może województwo zachodniopomorskie. Wiemy, że nierozerwalnie byliśmy związani z Polską, nierozerwalnie też byliśmy z zakonem krzyżackim. To w 1309 roku krzyżacy zajęli Pomorze Gdańskie, w Czuchowie zbudowano zamek, zaś na obrzeżach państwa zakładano warownię, strażnicę i taka warownia, strażnica także powstała w Czarnem. Dzisiaj mamy to, czy jest to widoczne na terenie czy na terenie Domu Pomocy Opieki Społecznej, tam jeszcze pozostałości po tych ruinach krzyżackiej strażnicy pozostały. Musicie Państwo wiedzieć, że mieliśmy dość dobre było to miejsce do prowadzenia rozmów dyplomatycznych. Nie prowadzono gdzieś tam w Czuchowie. Oczywiście te kuluarowe sprawy, jak podają historycy, właśnie tutaj były w pewien sposób dyskutowane. Tak jak przed chwilą padło, ważna dla nas data 19 czerwca i myślę sobie, że będziemy skłonni, aby każdego 19 czerwca taka sesja się czy sympozjum odbywało. 620 lat upłynęło, myślę sobie, wiele za nami, ale dużo przed nami. Oprócz tego, że jesteśmy gminą rozwijającą się pod względem i turystycznym, i ekologicznym, i myślę sobie, że to od nas będzie zależało, w którym kierunku będziemy zmierzali. Warto uświadomić sobie, że mamy wspaniałą historię, bo za chwilę pan Wiktor Zybajło przedstawi nam historię miasta królewskiego. Należeliśmy do tak zwanych mniejszych miast Prus królewskich, podlegaliśmy staroście. Oczywiście warto uzmysłowić sobie, że mamy czym się chwalić, bo musicie Państwo wiedzieć, że w 1612 roku w okolicach Bincza doszło do buntu chłopów, którzy wystąpili przeciwko wojsku. Wojsko, które próbowało grabić czy okradać chłopów, chłopi się sprzeciwili, doszło do skandalu, nawet miało to być rozpatrzone przez króla, ale stan wojny spowodował, że nie doszło do rozstrzygnięcia tegoż zatargu. Wszyscy doskonale wiemy, że 1627 rok i kwiecień to działania hetmana Stanisława Koniecpolskiego, słynna bitwa pod Amersztynem, pokonanie Szwedów. Nie wszyscy natomiast wiedzą, że mamy także wiele wspólnego z zajazdem szlacheckim, bo taki zajazd szlachecki odbył się w 1717 roku, między innymi w Sierpowie. To dla przypomnienia, jeżeli szlachcic ze szlachcicem się nie zgadzali, no to oczywiście zawsze szło o posiadłości, o majątek. Jeżeli sądy nie wydały wyroku, no to szlachcic najechał drugiego szlachcica i tak było między innymi w Sierpowie, że 50 ludzi najechało na Jana Borna, który przez kilka tygodni musiał bronić się i udowadniać swoją oczywiście siłą. To trochę nam przypomina historię, jak z pana Tadeusza prosto wziętą. Pod koniec XIX wieku Czarne pełniło funkcję miasta garnizonowego. Do dnia dzisiejszego pozostały pamiątki po tym okresie. Czas I wojny światowej to, wiadomo, obóz dla jeńców rosyjskich. Następnie po ustaleniu granicy polsko-niemieckiej Czarne było miejscem przejściowym dla Niemców, którzy opuszczali Polskę, a w latach 20. między innymi
innymi przebywali, no chciałoby się powiedzieć, uchodźcy z byłego Związku Radzieckiego, ci, którzy emigrowali do Stanów Zjednoczonych i Kanady. Po dojściu Hitlera do władzy w kwietniu 1933 roku zorganizowano tutaj obóz koncentracyjny dla niemieckich komunistów i przeciwników oczywiście totalitaryzmu. Powstał obóz jeniecki, gdzie przebywali jeńcy różnych narodowości, bo i byli Francuzi, Belgowie, Holendrzy, Anglicy, Jugosłowianie, Włosi, a nawet Amerykanie. Wiemy, że Starak 2B jest w pewien sposób zaznaczony poprzez pomnik, który znajduje się w tym miejscu, gdzie znajdował się obóz jeniecki. Tam przeczytacie jednoznacznie, że zginęło 65 tysięcy osób. Jeżeli chodzi o takie inne historie związane z Czarnem, no to wiadomą rzeczą jest, że przez pewien czas byliśmy kojarzeni jako miasto typowo wojskowe, bo mówiono o słynnej jednostce czołgistów. Dzisiaj to się zmienia. Wiecie Państwo, że idziemy w stronę hal remontowych i remontujemy Rosomaka. Zresztą jedna z inwestycji, która ma powstać w najbliższym czasie, to właśnie hala remontowa dotycząca remont czy naprawy Rosomaków. Zawsze też byliśmy kojarzeni i będziemy kojarzeni z więzieniem i to w różnym stopniu postrzeganym. Wiadomo też słynny bunt też gdzieś w społeczności polskiej funkcjonuje, bo jeżeli mówimy, że jesteśmy z Czarnego, to takie skojarzenia się pojawiają. Myślę sobie też, że powoli zaczynamy kreować nieco inny wizerunek. Pewne wydarzenia, które ostatnio miały miejsce, być może, że spowodują, że Polacy, że osoby z Polski będą postrzegały, że to jest miejsce, gdzie się odbywają rajdy samochodowe, rajdowe Mistrzostwa Polski. Być może jako miejscowość typowo ekologiczna, czy gmina ekologiczna, i myślę sobie, że w tym kierunku powinniśmy kreować nasz rozwój. Sądzę, że pan Wiktor przedstawi nam, dlaczego byliśmy miastem królewskim, jak ważne dla nas jest i bardzo zaszczytne, że tak naprawdę możemy nazywać się takim miastem i być może, że na tym zbudować promocję miejsca, w którym żyjemy. Ja osobiście uważam, że jesteśmy bardzo ważną gminą, ponieważ od naszej gminy wjeżdża się do województwa pomorskiego, więc powinniśmy zadbać, abyśmy byli też dobrze postrzegani przez turystów. I dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zanim poproszę pana Wiktora do wygłoszenia prelekcji na temat Czarne Miasto Królewskie, chcę powiedzieć wszystkim, myślę, rzecz oczywistą. Prawa miejskie dla Czarnego zostały nadane 19 czerwca 1395 roku. Więcej, myślę, parę słów, panie Wiktorze, na ten temat, a później na temat Czarne Miasto Królewskie. Chcę również powiedzieć, że po państwa lewej stronie znajduje się literatura, w której można znaleźć informacje na temat historii, bogatej historii naszego miasta. Zapraszam, panie Wiktorze. Dotyczącego historii miasta? Bardzo dobrze. Sam panie Kaczmarski. Jest taka rzecz, ja położę zegarek, bo wiem, że jak za duże gadania, to mogę ci usypieć. Ja staram się może odstupać, bo ja z mikrofonem to miałem jakieś do czynienia na tych chwili. O, dobra, to kłopoty podejrzewam, chyba z mikrofonu, ale jakoś tego. Króciutko, ja to może państwu później opowiem jeszcze. Wracając, co powiedział pan burmistrz. Rzeczywiście, Czarne ma taką historię, którą się może poszczycić, musimy nawet, mimo że niektóre małe miasteczka, jakie Czarne jest. Położone, o tym będę zresztą mówił w każdym bądź razie. I ta historia może w przyszłości, jak pan burmistrz powiedział, warto można wykorzystać w nowych, współczesnych czasach do turystyki, do promocji miasta, stworzenie szlaków turystycznych, zaznaczenie obiektów turystycznych, które może ściągnęły, tak robimy w Czechowie w tej chwili już, ściągnięcia właśnie między innymi do
no, turystów do Czarnego. Druga strona medalu to właśnie z Niemcami, bo przyjechaliśmy z liczną gronę, około 20 osób. Towarzystwo Miłośników Ziemi Czechowskiej zachęca Państwa do założenia takiego, z takiego stowarzyszenia. Musimy, jak jest w Przechlewie, koło przyjaciół przy gminy Przechlewo, założenie takiego również koła przyjaciół Czarnego, gminy Czarne, z którym my jako Towarzystwo Miłośników Ziemi Czechowskiej bardzo chętnie będziemy współpracowali. A to na razie tylko tyle odnośnie wprowadzenia. Proszę Państwa, wiadoma sprawa, ja tu może Państwo pozwolę, że będę korzystał ze ściągi, bo ja nie chcę to Państwu w błąd prowadzać, bo trochę tu dat jest i chciałem Państwu przedstawić, również między innymi będę miał Krzyżaka, ale czas jest ograniczony, Państwo rozumiecie, chyba że historia to jest obszerna, proszę Państwa, bo to jest prawie 1000 lat, także trudno to, żeby to mówić. W przeciągu przywoziły nawet 5 godzin, 10, nawet 20 godzin, trudno to było mówić. Ja może Państwu tylko zasygnalizuję dzieje Czarnego, tego pięknej miejscowości Bożego nad Czernicą, wyjaśnienia nazwy Czarne i takiego przeglądu historycznego, jak to się historia kształtowała, proszę Państwa, tych ziem właśnie między nad Czernicą ma nazwać. Ziemię nad Czernicą, rzeką Czarną w zasadzie. To nazwa miasta, o nazwie miasta będę starał się jeszcze Państwu powiedzieć. Jak wyglądał, wziąłem późniejszy okres czasu już. Nie sięgam czasów tak dalekich, archeologicznych. Proszę Państwa, czasy tak zwanego wczesnego średniowiecza. To mamy rok 570, jeszcze okres w upadku Cesarstwa Rzymskiego, do 1250 książąt pomorskich. I co by się działo właśnie między innymi na tym terenie, gdzie my tu mieszkamy, tu w naszym osiedlu miasteczku, na tej okolicznej wsi. Znajdowały się, proszę Państwa, grody słowiańskie i w Czarnym wiemy, że był gród słowiański. Na tym właśnie dawnym grodzie słowiańskim zostało zlokalizowane miasto Czarne, zostało zlokalizowane. Które nam zlokalizowane na tym właśnie między innymi grodzie słowiańskim. W latach 1250 do czasu 1309, znaczy do przyjścia do Krzyżaków, do zaboru Krzyżaków, to były czasy książąt pomorskich i pierwszych piastów. Te ziemie należały, proszę Was, proszę Państwa, do czasach Łokietka, między innymi tutaj Łokietek to nadawał ziemi niedaleko właśnie między innymi Przemysława Króla Przemysława II i tak dalej, i tak dalej. I no i wiemy, no, sprowadzono tutaj jako przyjaciół do nas, na nasze ziemie, Konrad Mazowiecki w ramach przyjaźni, walki z Prusami, przyjąłyśmy tam z Prusami. No i przyszli goście, no i nie chcieli odejść. W związku z tym stworzyli sobie państwo zakonne. I tutaj właśnie byli, proszę Państwa, w tym okresie czasu od 1309 roku do roku, proszę Państwa, 1466. I co się dzieje w tym okresie? Na okres krzyżacki możemy patrzeć z różnych stron. Inaczej to patrzę na ten okres krzyżacki, patrzę przy nasi sąsiedzi za Odry. Inaczej na ten okres patrzymy tutaj, proszę Państwa. I inaczej nawet w literaturze. Państwo oglądaliście Krzyżaków, oglądaliście, proszę Państwa, czytaliście Państwo Krzyżaków i wiadomo, jak to wygląda na przykład w odbiorze kryty w literaturze, przypuśćmy, no, niemieckiej o Krzyżakach, to jest napisane, że Sienkiewicz przyjeżdża z kraju, te rzeczy, etc. i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie to okres krzyżacki. Co Krzyżacy zrobili? Pozostawili tutaj, proszę Państwa, pozostawili zamki warowne i pozostawili również, nadali samorząd. I właśnie ta lokacja, tutaj tu pan burmistrz mówił, pani Kowalska mówiła, to właśnie było nadanie tym mieszkańcom, którzy tutaj byli, nadanie samorządu. Został powołany tutaj w warunkach Czarnego, burmistrz został powołany, rada miejska została powołana, wiemy kto to powoływał i od tego zaczyna się praktycznie historia miasta zaczyna się, wszędzie zaczyna się. Wszystkie historie miasta zaczynają się od lokacji, obojętnie kto je nadało. No w tych warunkach naszych narobili to Krzyżacy robili, ponieważ zaczął się tworzyć pierwszy samorząd na tym właśnie między terenie. I Krzyżacy tutaj, tu już pan burmistrz mówi bardzo, bardzo świetnie, mówi tutaj, oni traktowali te Czarne tutaj, to też wykorzystać można właśnie między innymi w ramach turystyki. Korzystali jako ona nazywana Wilcza Strażnica, ten zameczek był drewniany początkowo był, później murowany był i to było miejscem spotkań, Bogusławów, nie Bogusławów, bo na tej ziemi później będę mówił jeszcze, zawsze zęby sobie szczerzyli, przymusi księżęta pomorscy, chcieli to Czarne właśnie mieli zagarnąć i tak dalej, i tak dalej. I okres krzyżacki, proszę Państwa, się kończy. W roku po wojnie 13-letniej, pokoju toruńskim, w roku, proszę Państwa, 1466. Czyli ja policzyłem to wszystkim na przykład. Krzyżacy to byli 157 lat. Byli 150 lat, Krzyżacy byli na ziemi tutaj właśnie na Czernicą. I lata mamy 1466.
1772, okres, który się chce rozbudować. Jak Państwo wiecie, no ja się znałem wszyscy praktycznie mnie tu do rodzenia. Dla Czarnego poświęciłem bardzo dużo czasu, a zaczęło się od tego, że bardzo, bardzo dawno w czasach archeologicznych pisałem pracę magisterską profesora Kasztorda i od tego się zaczęło właśnie zainteresowanie moje, chyba największe moje zainteresowanie z tych naszych wszystkich, największe niż Czchorno, właśnie między tymi Czarnym. I właśnie między innymi w roku 1466 do roku 1772, 305 lat, Czarne było miastem królewskim. Dlaczego? Było własnością króla. I była własność, była szlachecka, była własność, nie było taka jakiejś prywatnej szlachecka, była szlachecka własność i była własność państwowa. I tu właśnie między innymi mamy na terenie miasta, w okresie miasta królewskiego, Czarnego, które nazywało się później Amersztyn, proszę Państwa, było własnością króla. Było władców króla, bo tu również była własność szlachecka. Była na własnością szlachecką było Bińcze, własnością szlachecką było, proszę Państwa, Krzemieniewo, bo szlachecką było Sierpowo. To były w zasadzie miejscowości, wsie z czasów polskiego panowania przed Krzyżakami, którzy przyznali im prawa tak zwanych wsi rycerskich. Te regiony zostali, oni praktycznie obowiązujący później z Krzyżakami razem napadali na Polskę tutaj właśnie, między służyli wojsko, tego z armii przyłyśmy krzyżackie, i tak dalej. To, że nie chodzi o tego. I w roku 1772, to wszyscy wiemy, w okresie zaboru pruskiego 1772-1945 Czarne znalazło się właśnie między innymi pod zaborem pruskim podczas pierwszego rozbioru. I tutaj właśnie między innymi, to jest 173 lata w liczbie, bo tak się zgadza matematycznie się liczę. I mam rok 1945, proszę Państwa, to jest 2015, to jest 70 lat. To mamy właśnie międzyczasem, mamy współczesne. Tak wyglądały przybudzie w telegraficznym skrócie dzieje właśnie tych miejscowości naszego miasta Czarnego, jak również między innymi tych miejscowości położonych, tych wsi znajdujących się właśnie między innymi w mieście i gmina, proszę Państwa, Czarny. To tyle, jeżeli chodzi o takiego przeglądu periodycznego, żebyśmy widzieli wprowadzenie do tego, co bym właśnie mówił, między innymi mówił Pan Burmistrz. Sprawa następna, to już mówione było, w roku 1395 miasto otrzymuje prawa miejskie. Znaczy urodziny miasta, tak to należy, bo oczywiście jakoś podoba się, nie podoba. Jest aglokacyjny, znany, on wygląda, napisany jest, proszę Państwa, przetłumaczony jest i tak dalej. Następna sprawa, jeżeli chodzi, proszę Państwa, z tego okresu jeszcze, również między innymi z tego okresu pochodzi herb miasta. Każde miasto miało herb. Co się wiązało z herbem? Dlaczego herby? Herby po to było oznaką, że to nie jest wieś. Może Państwo puścili, bo teraz tego pierwszy herb pieczęci. To jest pierwsza pieczęć, jaką znamy, pierwsza pieczęć okresu żydackiego, dotycząca właśnie między innymi miasta Czarnych tutaj. Do czego służyła pieczęć? Proszę Państwa, no w ten okres tego czasu, to jest okres, co omawiamy, XIV-XIV wiek, to w którym analfabet nie czytał, nie pisał. I burmistrz miasta wszystkie dokumenty, które napisał pisarz, on się nawet podpisać nie umiał. Pieczęć przybijał. To był dowód, że ten burmistrz miasta Czarnego zatwierdzał dane dokumenty w każdym razie. Druga rzecz również, przy wjeździe tutaj do naszego miasteczka Czarnego były słupy. I tam, gdzie zaczynało się miasto na drodze, gdzie kończyło się miasto, był herb właśnie między innymi tego miasta i kupcy, którzy tu jechali, proszę Państwa, obojętnie kto jechał, wiedział, że znajduje się na terenie miasta, nie wsi. To był symbolem właśnie między innymi, proszę Państwa, miasta. Jeżeli chodzi o nazwę miasta, proszę Państwa, ona zmieniona, jest taka sprawa, Hammerstein, pierwsza nazwa w dokumencie lokacyjnym nie jest Hammerstein. Hammerstein jest z okresu pruskiego. Jest nazwa, proszę Państwa, Hammerstein jest pierwsza nazwa, na tu czytali, dobrze tu nawet to pisze. Ona się zmieniała. W okresie polskim miasto nosiło nazwę Hammersteinu. Miasto praktycznie nazywało się, proszę Państwa, no, Amersztyn, a starostwo hammersztyńskie się nazywało. To starostwo hammersztyńskie to właśnie była nazwa, która funkcjonuje wszędzie w literaturze, funkcjonuje tego właśnie nasze miasta. Skąd się nawet wzięło Czarne, się wzięło, nazwa Czarne? O, się okazuje, jak pisze ksiądz Findejski, kiedy pisałem, z tego, że od rzeki, ta nasza rzeka tutaj, Czernica, nazywana Zachne Czarne, proszę Państwa, ma takie czarne dno, prawdopodobnie miała wydanie kiedyś,
ona była szersza, bo wiadomo sprawa, ona, mamy tu zakład, była szeroką rzeką, teraz te wszystkie nasze rzeczki się zawężyły się, prawda czy nie? I potocznie są ludzie nazywali, tutaj mieszkający nazywali, że Czarna. Żakne Czarne właśnie między innymi, stąd właśnie później, chociaż pierwsza nazwa po roku 1945 nazywana była Amersztyn, miasta była nazwana była. Później, bo ja mówię o tym już w dniu, wiem, komisja pod przewodnictwem księdza Kościelskiego spowodowała, że wrócono do nazwy staropolskiej, nazwy właśnie Czarnego, które używane było normalnie potocznie. Stąd właśnie między nazwa, proszę Państwa, Czarnego. Następna rzecz jest taka sprawa, jeżeli chodzi o Czarne, proszę Państwa, to takie wydarzenie w okresie to jest wojna 13-letnia. Wojna 13-letnia, wojny 13-letnie, bardzo wiemy, dużo zapisów różnego rodzaju. To miasto przywróciło z rąk do rąk, proszę Państwa, w tym okresie czasu apetyt na Czarne również mieli między innymi, proszę Państwa, książęta pomorskie, drugi tutaj kombinował, przymusił, ty postawiony tutaj na tym zameczku, tego Masowa, tego rycerza, ten rycerz został zabity, później został wyparty i tak on jest postacią związaną no, nie tylko z Czarną, ale z Szczuchowem, kondotier, najemnik, oficer, wojsk najemnych, proszę Państwa, Nostyc, Kasper Nostyc, który właśnie między innymi tu wymieniany jako jest pierwszy zarządca w okresie wojny 13-letniej. I on właśnie ciekawa sprawa, najpierw służył Krzyżakom, później służył królowi polskiemu, ostatecznie został starostą na Śląsku został. W każdym razie musiał być bardzo obrotny i posiada bardzo ciekawą historię, właśnie ten właśnie Kasper właśnie między innymi Nostyc. I co się dzieje, proszę Państwa, rok 1466, po wojnie 13-letniej, Krzyżacy muszą opuścić Czarne, całą ziemię czuchowską, w ogóle część Pomorza Gdańskiego, proszę Państwa. Jest zawarty tak zwany, proszę Państwa, pokój toruński. Ja może pozwolę sobie Państwu tutaj odczytać fragmenty z takiego starego opracowania, proszę Państwa, starego opracowania dotyczące, króciutko nie będę Państwu zanudzał, odnośnie Czarnego. Proszę, jest taka sprawa. On został zawarty 19 października 1466. W przyszłym roku będziemy mieli okrągłą rocznicę. Nie wiem, będziemy chyba obchodzili. Postaramy się, jak towarzyszy, zaproponować obchody właśnie między innymi pokoju toruńskiego. I co w tym, proszę Państwa, między innymi w dokumencie, on znajduje się w archiwum w Toruniu, co się, proszę Państwa, między innymi tam pisze. Ziemia chemińska z grodami, miasteczkami, twierdzami, etc. i tak dalej, i tak dalej. Co się, proszę Państwa, wymienia? Że również między innymi Szuchowem, Chonicami, Frydlantem, Debrztem, Hammersztynem, w nawiasie Czarnym, Bytowem, Tucholą, Słowicę, przechodzi, co zalewi, tak dalej, przechodzi, staje się własnością zwierzchnią i przechodzi wyłącznie pod, normalnie, na własność królestwa. Przez co miasto od tego właśnie czasu, właśnie między innymi, od roku 1466, Czarne zostało tym miastem królewskim nadanie i miasto Czarne, o tym sobie później jeszcze powiemy, była własnością króla. I muszę powiedzieć, że są dokumenty, między innymi władcy polscy, proszę Was, opiekowali się Czarnym, między innymi Kazimierz Jagiellończyk, król polski, znany król polski, właśnie między innymi nadawał tu przywileje, są znane dla miasta właśnie między Czarnym. Jeszcze jedna sprawa odnośnie nazwy miasta, proszę Państwa. Ja to mam takie stare opracowanie, proszę Państwa. To jest wydane w Gdańsku, to no, już wiekowe jest, bo ono wydane w 1912 roku jest. To jest słownik nazw miejscowości przez znanego historyka niemieckiego Barna. I on co pisze właśnie między innymi na stronie 48, pisze tak, proszę Państwa, 48, pisze, proszę Państwa, jeżeli chodzi o sprawę nazwy właśnie między innymi Czarnego i pisze tak, Hammersteinstadt, Polnische Hammerstein i Amersztyn. To właśnie jest w opracowaniu z 1900, proszę Państwa, wydanie przed I wojną światową 1912 roku. Używa pojęcia, że to jest właśnie nazwa między innymi, że Polnische właśnie między innymi Hammerstein i Amersztyn. Dobrze, czy warto już tutaj właśnie między innymi do tej nazwy wracać, bo to jest książka, która już ma dosyć wiekowa jest. Muszę powiedzieć, że z tego okresu czasu jeszcze te opracowania niemieckie były dosyć wiarygodne. Ta historia zaczęła się komplikować, jak zaczęła do historii wkraczać polityka właśnie między innymi po roku 1933. Proszę Państwa, ta historia zaczęła się komplikować w każdym razie. Bardzo często jest inaczej przedstawiana, niżeli wcześniej przedstawiane było w każdym razie. To proszę Państwa, jeżeli chodzi tyle odnośnie
Proszę Państwa, jeżeli chodzi odnośnie, że ja się tych moich papierka tu nie pomówił, bo to będzie nieszczęście, straszne to nieszczęście wtedy. Herb omawialiśmy, proszę Państwa, jeszcze może jeden herb, to puśćcie mi jedną, może Pan puści jeszcze raz herb tego, czy to jest herb jeszcze. O, to herb bardzo współczesny. To jest herb, proszę Państwa, z okresu miast królewskich. Do czego nawiązuje? Nawiązuje między innymi tutaj do, czy to Państwo chciał sobie zaraz przypomnę jeszcze, do rzeki, prawda, ryba to jest właśnie między innymi. To między innymi tutaj właśnie siedzi przy tobie, żeby gdzieś tam w internecie kwestionował ten cały herb, ale jeśli nie zmienia, możemy sobie dyskutować, prawda, to jest... Ale także czytałem. Jest taka sprawa, i to się wiąże z tym, że tutaj, mamy tutaj, dlaczego tak, gwiazda, księżyc i dno. Przemyślnicy tutaj właśnie między innymi tutaj, że ten skrak wynika z zapisów jest, w okresie najazdu husyckiego, tam jest książka o husytach, tam jest zmianka właśnie między innymi o husytach i właśnie jak tam wynika z tych przekazów, to oczywiście pisze właśnie tutaj między innymi, jest taka rzecz, że kuli właśnie broń to w lasach i właśnie między innymi się chronili, przed husytami chronili się właśnie kurzy, stąd właśnie między innymi z tego okresu, to herb właśnie wchodzi, bo jeszcze jeden taki jedna herb jeszcze jest. Gdzie są pagórki, to są karty, ale to jest całkowicie inna palka. Także tych herbów się okazuje, nazwy tych dużo było i herbów dużo było. W każdym razie w zależności według koloru to było. Kto chciał, tak sobie wybierał i teraz mają problem, jak to na przykład wszystko tutaj, żeby to się już poukładało. To jeżeli chodzi, proszę Państwa, na sprawę następną, jeżeli chodzi jeszcze o nosienie herbów. Druga sprawa jest taka, proszę Państwa, po Grunwaldzie, o 1410 roku po Grunwaldzie, proszę Państwa, znane wydarzenie, bitwa pod Grunwaldem, również pisze o tym Długosz. Ja muszę Państwu powiedzieć, to leży tutaj publikacje. Również kronikarze staropolscy, między innymi, to jest, proszę Was, taka sprawa, ja długo znany kronikarz, pisze również o Czechach między innymi. O co konkretnie chodzi? Bo Bogusław, książę pomorski, który też to miał płety na czarne, wspomagał Władysława Jagiełły pod Grunwaldem i właśnie pod Grunwaldem Jagiełło na Bogusława nadał czarny, więc jest dokument na datę czarnego, ale no niestety nadanie nadaniami ziemia czechowska nie znalazła się po Grunwaldzie, nie znalazła się właśnie między innymi w państwie polskim i to nadanie dla Bogusława nie było właśnie między innymi nie zostało zrealizowane. Następna sprawa, proszę Państwa, jeżeli chodzi o Bogu Turyńskie omawialiśmy, Grunwald też mamy zrobione. Jest taka rzecz, proszę Państwa, jeszcze po zakończeniu wojny 13-letniej powstała prowincja, która nazywana została Prusy Królewskie. Miasto Królewskie i Prusy Królewskie to była, proszę Państwa, prowincja z dużą autonomią. Z dużą autonomią Gdańska, również i tutaj między innymi. I co się w tym okresie Prus Królewskich było? W tym okresie Prus Królewskich były, powstawano między innymi powiaty i takie wydanie jak nasze. Powiat czechowski jednym był z największych powiatów był, sięgający przecież aż po Chojnice, po Brusy i tak dalej, sięgający po Czarne. I powiatami, praktycznie mówiąc, całkowicie inna była struktura. Nie, byli starostowie, ale u nas tutaj byli nie starostowie grodowi z pewnymi uprawnieniami, ale byli tak zwani starostowie państwowi. Król jako władca wydzierżawiał dane tereny i tutaj właśnie między innymi powstało w powiecie czechowskim były następujące starostwa. Było starostwo oczywiście największe czechowskie starostwo było, to dzierżawne. Następne było starostwo hamersztyńskie i było białoborskie. To właśnie były trzy starostwa, tworząc jeden powiat. Całością w zasadzie to było w gestii sędziów przy musi ziemskiej i tak dalej, nie będziemy tego rozumieć. Po co? Przecież chłop pańszczyźniany podlegał pod jurysdykcję szlachcica, prawda? Czyli to okres pańszczyzny był pewnie powiedział, że w tym okresie czasu było, a szlachta miała swoje sądy miała. I co jeszcze? Nad mieszczanami tutaj, ja to później będę mówił, mieszczanami w Czarnym miał władzę wójt, raczej burmistrz miał. I ława, która wynikała właśnie między innymi ława burmistrza, która wydawała zajmowała się całością właśnie między rządu i miasta. Także, proszę Państwa, jeżeli chodzi o te rzeczy, następną sprawę. Co pisał na przykład znana postać w naszej literaturze, wszyscy pamiętamy z podręczników szkolnych, Andrzej Frycz Moczewski o poprawie Rzeczypospolitej. Pisał tak. Mieszkańcy Prus, znaczy tu tutaj, nie, to Prus,
zostali poddani majestatowi królów polskich. I do dziś zarówno dla nich z wielkim jest pozytywem, że rządzi tu król polski, jak również dla Polaków, że mają taką bardzo piękną prowincję. To właśnie pisał między innymi znany pisarz z literatury, właśnie między innymi Krzyżmudzewski o tym właśnie terenie. I następne to mamy mapę. Mapę wrócimy do mapy, proszę Państwa, jeszcze. I zobaczcie Państwo, gdzie jest mapa właśnie między Prus Królewskich, tego terytorium. Tu mamy, proszę Państwa, mamy tu czarną żonę. Na tej mapie, to jest stara mapa, zaznaczone jest właśnie między innymi zamki, zamek królewski, jak również zaznaczony jest tutaj no, zamek w czarnym. To był zamek już później starostów chorosztyńskich, i o tych starostach jeszcze również później jeszcze Państwa powiem, ten zamek. I z tego zamku nic nie zostało, tylko fosy zostały im obronne, ponieważ no, wiemy z tego, z naszego opracowania, to ten sam no, Włoch kupił tam pobudował tych pałac, to nie wiem, czy co konkretnie zgodnie. I to jest właśnie między innymi tutaj, jak wynika stąd, czarna leżała właśnie, co powiedzmy, na pograniczu. Tu się rzeczy działy, się różne rzeczy się działy, między innymi, co się działo tutaj. Działały również między innymi, byśmy nazwali teraz bandy rozbójnicze. Drogi nie były tak bardzo bezpieczne. Jak ktoś do mnie wyjeżdżał, to musiał, proszę Państwa, no mnie z sobą ochronę musiał mieć. To słynny działali między innymi, którzy terroryzowali, byśmy widzieli współczesnym językiem przez 50 lat, dwóch maternów, Szymon i Grzegorz Materna, którzy to właśnie między innymi tutaj mieli, napadali na tego i się chronili. Dostawali schronienia właśnie między książąt, właśnie między innymi pomorskich. Czasy były, jak zawsze, były czasy niespokojne. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, na następna sprawa, to sprawa, jeżeli chodzi o odnośnie starostwa, to jakie było, proszę Państwa, jakie było zadanie starosty ogrodowego. On w zasadzie tylko dzierżawę miał. On miał dzierżawę i korzystał z tego dobrocieństwa dzierżawy i trzymał zyski. Natomiast całością zarządzał burmistrz miasta zarządzał i nawet starosta nie mógł za bardzo nawet się wtrącać do zarządów burmistrza. Takich uprawnień w zasadzie nie miał, ponieważ to było tutaj omówione zgodnie z prawem lokacyjnym, z przywilejami odnośnie tych rzeczy. I teraz pierwszy może opis taki mamy miasta Amersztyn. Pierwszy taki opis miasta mamy właśnie z roku 1565. Odległy okres, prawda, bo przed 500 laty. Jak wyglądało, może tutaj Państwo, może to puści przypniczy, Pan puści mi zagrodę, tam jest taka zagroda, nie? Idziemy dalej, to jest z tego, byli Sawszycy, byli Sawszycy, byli Polscy, z tego, to dalej. Przypniczy, proszę szukać, na tej zagrodę, Pan zrobi. No to jest szukać czarny, to nie będę zakończył. I co, proszę Państwa, skąd znamy ten opis czarnego z roku 1565? Ano znamy stąd, ponieważ w związku z tym, że to było, proszę Państwa, własność królewska była, własność państwowa, w związku z tym król chciał je znać dochody, jakie dochody to starostwo przynosi i to miasto przynosi, dlatego wysyłał lustratorów tak zwanych, którzy spisywali wszystko spisywali, co się w danej miejscowości się znajdowało. I co na przykład ci ilustratorzy napisali z roku 1565 dotyczących właśnie między innymi, jeżeli chodzi o ścisłość, jeżeli chodzi o czarny na przykład. Pisze starostwo niegrodowe, no to jest okres, proszę Państwa, starostów Szczęsnego Konarskiego. Bo tutaj w tym okresie konarscy to byli właśnie między innymi starostami. No i taka sprawa. Od południa bronił miasta wał z przekopem suchym. Prawdopodobnie to ten wał znajdował się tutaj, co odjeżdżamy tutaj właśnie między innymi strony Czuchowa, to tam prawdopodobnie bardzo znajdował się. Musimy pamiętać, że krajobraz, który w tamtych czasach przed 500 lat całkowicie inaczej wyglądał jak tutaj. Te nasze tereny otoczone były olbrzymią puszczą, ta rzeka była bardziej rozlewna była. Znajdowały się bagna w każdym razie i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj właśnie między innymi jest taki opis właśnie między innymi. Sucha fosa. Znajdowało się, proszę Państwa, tutaj między innymi 80 domów drewniany. Że miasto liczyło się domów drewnianych, murów obronnych miasto nie miało. Wiadomo, sprawa nie miało, natomiast mur obronny miał tylko zamek miał. To miasto należało 100 włók. Nazwa włóka przeciętnie przyjmuje się, proszę Państwa, że miasto posiadało do ziemi. Włóka to było 16 hektarów. 16 hektarów przeciętna współczesną to w miarę. Jest 160 hektarów, właśnie między innymi posiadało miasto jako własność tutaj na danym terenie.
porośnięte były lasami, w których siedzieli bartnicy. Proszę Państwa, bartnicy to był taki ciekawy ludek, tu również barcie były. Chodzi o co? Bartnicy to miód, prawda czy nie? Z miodu to powstało co? Miód, z miodu można później opędzić, proszę Was, co? Grzałkę, przybył się bardzo dobry miód pitny i tak dalej, i tak dalej. Z miodem, proszę Was, do wysyłano w beczkach, wysyłano do Gdańska, miał duży zbytek na miód był. I co to były barcie? Nie były jak teraz barcie nasze tutaj są. Były normalnie w dziuple, te drzewa w puszczy, proszę Państwa, wydrążone, tam się pszczoły mieściły. I takim, proszę Was, przeciwnikiem tego bartnika był niedźwiedź, który bardzo lubił miód. W związku z tym bartnicy postępowali w bardzo okrutny sposób, bo zawieszali te drabiny na przykład, nie? Jak miś się dobierał na przykład do miodu, do tych pszczół, prawda, niszczył tego, to ta brama spadała, taka brona, później zabijała tego niedźwiedzia, bardzo często poraniła i tak dalej. Co jeszcze? Bartnicy mieli swoje prawa warte i tak dalej, to całkowicie bogaty temat. Widzę, że profesor pisał właśnie o tych barciach, o prawie bartnym, obyczajach bartników i tak dalej, i tak dalej. To był taki ludek w zasadzie, no, w pewnym sensie tajemniczy. To się nazywało z tą pracą, ta tajemnicza praca z tym pszczołami, jak również tajemnicza praca właśnie między innymi, proszę Państwa, praca właśnie w tej puszczy, gdzie się otrzymało z zwierzyną, no i oczywiście z tymi właśnie pszczołami bartnicy. Na okradłach tutaj mieszczanie, no, proszę Państwa, właśnie bydło. I co się dzieje w tamtym okresie czasu? To jest rok 1575, proszę Państwa, było 16 rzemieślników, w tym właśnie sukienników. Patrz, co to byli sukiennicy. Sukiennicy wyrabiali sukno, proszę, na tkacach to jest wełno, bo to musiał okazać, jak Państwo powiem, że tutaj było dużo właśnie, między innymi było owiec, hodowano owce byli. I co mieli? Folusz. Folusz to było takie urządzenie do wyrabiania z wełny, foluszowanie, prawda, czy nie, to nazwa do tej pory jeszcze jest. Przy wyrabianiu z wełny, tam mieszali coś z wnem i tak dalej, i tak dalej. Powstawało, proszę Państwa, to właśnie w tym okresie czasu to już był folusz i były dwa młyny. Jeden młyn był na Czernicy, na rzece Czarnej, a drugi na Zgniłej. Ja do tej pory nie wiem, gdzie ta rzeka zgniła, bo może Państwo wiecie, gdzie ta rzeka zgniła. Była po dwie rzeczki, była już zgniła ta rzecz, bo ta rzeczka chyba. Jest ona dalej? Dalej się nazywa Zgniła? Nie. Nie zajmuje się, to właśnie. Na tej właśnie, na tych dwóch rzekach znajdowało się, proszę Państwa, znajdowały się dwa młyny. Bo młyn, proszę Państwa, to była rzecz podstawowa, no, wyrabiany więc tej mąkę i czegoś lepiec i tutaj właśnie więc mąkę. To rzeczy było. To są pierwszym, jeszcze taka sprawa jest, w tej książce tam między innymi, tam jest również między innymi. Mieszkańcy Szarnego byli niepokorni. Bardzo niepokorni byli, ponieważ w tej właśnie planu stratowów, właśnie między innymi w roku 1565 starosta koniarski się właśnie między innymi się skarżył na mieszkańców, że są oporni, są źli, są mściwi, którzy nie można ukarać. Bo jak się ich ukaże, uciekają do przyjaciół, do księstwa pomorskiego pod Szczecinem. Także nie wiem, jak teraz jest pani burmistrz, ale kiedyś mieszkańcy byli źli. Nie wiem, jak teraz jest właśnie pan Rzesi. No to wiecie, chyba myślałem przy wyborach, nie? No to są oczy na dobrze, a być nie są. To tyle, jeżeli chodzi o zapisy właśnie między innymi o rozbójnika, już Państwu mówiłem. W roku 1586, to też bardzo dawno, miasto otrzymało Wilkierz. Co to był Wilkierz? Wilkierz to jest zbiór dokumentów, jakbyśmy teraz powiedzieli, Miejski Rady Narodowy dokumentów, obowiązujący, jak się mają zachować mieszkańcy. Jak się mają zachować mieszkańcy. Ja proszę Państwa muszę powiedzieć, że chyba ten Wilkierz się dużo nie zmieni do naszych współczesnych. Ja panu powiem, co w tym Wilkierzu nadany właśnie między innymi dla miasta Czarnego, co tam właśnie między innymi tam, proszę Państwa, było. Ano było tak, proszę Państwa. Zarządzeń z tego rocznego, później uzupełniony został przez rok 1631. Dodano nowe paragrafy. I na przykład, niech Państwo słuchają, za kradzież owoców i warzyw z cudzego ogrodu przewinionego karę do 3 dni stania pod pręgierzem. Co to był pręgierz? Pręgierz, proszę Państwa, były w każdej miejscowości. U nas w Czechowie stał pod zamkiem. Tutaj stał pod kościołem. I tam właśnie wyrokiem no, burmistrza miasta, czy ławy były tutaj przyłóżmy,
miejskiej, proszę Państwa, tego sądzącej, wskazywano 3 dni stania nad pręgierzem, na przykład. To był taki pręgierz, co zależy, to był taki, była kłoda była, zamykało się i najczęściej on siedział niedługo się. On siedział, bo to w niedzielę było, na przykład 3 dni, to co 3 niedziele musiał siedzieć pod tym pręgierzem. I tam wszyscy widzieli, że sąsiad ukradł jabłka właśnie między innymi tymi, później jak się ludzie wyszli z tym, tego chyba prawdopodobnie tego delikwenta wypuszczano z tego, proszę Państwa, pręgierza. Był też zapis, że każdy mieszczanin musi swojej ulicy wozić śmieci. Które chyba nie zmieniło się chyba, nie? Że musi wywozić śmieci w tym Wilkierzu, proszę Państwa. I taka sprawa następna w tym Wilkierzu jest zapis, proszę Państwa, że po godzinie 21, znaczy wieczorem, nie wolno było krzyczeć i hałasować. Chyba teraz tak samo jest zakaz, jednak, że się powiedzą 500 lat, za bardzo się już nic się tego nie zmieniło. No oczywiście to już było wspomniane przez pana burmistrza. W roku 1627 wojska szwedzkie dostała znana historia, jest znana w szkole historii całkowicie to dziejów miasta Czarnego, dziejów tylko tego, no, historii Polski. To słynna bitwa, proszę Państwa, z najemnikami. Właśnie między innymi, może teraz puści pan Lisowszczyków. Tu właśnie między innymi w bitwie pod Czarnym brali udział Lisowszczycy. Nazwa pochodzi od dowódcy lisowskiego Czarna. W zasadzie jest czarna karta tych formacji. Tu byli najemnicy, którzy nikogo nie oszczędzali. Oni walczyli w Anglii, walczyli na Francji, na Rosji, walczyli pod Smoleńskim, walczyli w Brandenburgie, prowadzili tak dalej, tak dalej. To byli najemnicy, którzy żyli z tego zrabunku, z żołdu żyli, prawda? Ostatecznie te obydwa zostały związane. Powstało bardzo wiele powieści między Sujkowskiego, jest 4 tomy o Lisowszczykach i tak dalej, tak dalej. Każdy powiedział, to byli kontrwierzy. To byli żołnierze, którzy walczyli, wyłącznie za pieniądze walczyli. I to właśnie między innymi pod Czarnym, oni się przyczynili do tego, bo nimi dowodził tu już pułkownik Moczarski, który właśnie między nimi rozgromiono Szwedów. A druga strona też nie była lepsza, bo mieli najemników właśnie z Rostoku zerwowanych, którzy tutaj prowadzili, właśnie krążyli tutaj, już do Gdańska się przedrzeć i tutaj właśnie drogę zagrodził hetman koniec Polski. No, mamy o tej bitwie, mamy w każdym podręczniku, nie tylko w naszej, ale również w historii literatury europejskiej, że o tej bitwie ona zaważyła. Ta bitwa pod Alersztynem zaważyła na losach wojny. Polsko-szwedzkiej, tej pierwszej wojny szwedzkiej, mieliśmy drugą wojnę, tak zwaną potok. To jest pierwsza wojna, zwana ujście Wisły, zaważyła właśnie między innymi, zaważyła na losach właśnie między innymi tutaj Polski. Jeszcze taka rzecz, ciekawostka, to już mówiłem, może nie tego przypomnę. Zdobyte działa, bo w bitwie pod Hammersztynem możecie Państwo pojechać na wycieczkę do Pucka. I w Pucku na wystawie, tam jest, w muzeum w Pucku znajduje się tego działa, nazywane są Hammersztynki. Hammersztynki właśnie między innymi to są działa, które są po koniec Polski. Zostały tutaj, tam jak się wycofywał się z wojskami, w kierunku Gdańska zostawił w Pucku te całe swoje działa, część zdobyczy działa. I one nazywają się między innymi Hammersztynki, jak pisze profesor Dyniec, to są działa, dlatego nazywane Hammersztynki, ponieważ zostały zdobyte przez koniec polskiego właśnie między innymi pod Czarnym. Także nazwa, jeżeli chodzi o taka ciekawostka dotycząca tej właśnie między innymi bitwy właśnie tutaj pod Czarnym. W roku 1563 miasto dotknęły klęska, proszę Państwa, pożarów, który zniszczył całe miasto, niby tego później epidemia morowego powietrza w każdym razie. I co jest prawda, to chodzi do konfliktów religijnych, które musiał między innymi aż rozstrzygać król Władysław IV. To jest znana sprawa, bo to jest tutaj opracowanie, to było zapisane, jest zabili miejscowego nauczyciela, katolika. Musieli później wypowiedzieć odszkodowanie, bo mamy właśnie między innymi wiek, mamy już XVI, mamy tak zwaną reformację. Dociera bardzo szybko, do Czarnego dociera, tam jest książka, ja sobie Państwu pokazuję, dociera właśnie między innymi, dociera reformacja, nauka Lutra dociera. Tutaj na te tereny, praktycznie mówiąc, i nie tylko tutaj, na całe Pomorze. Następuje później kontrreformacja, jezuici, wojna religijna, etc. Także proszę Państwa, tutaj też te wydarzenia tutaj religijne, które się działy w tamtych czasach, nie ominęły również między innymi, proszę Państwa, i między innymi Czarnego. Jeszcze następna sprawa, to proszę Państwa, jest taka rzecz, no, dotycząca... Oho, przepraszam, nie wiem, czy to... Jest taka rzecz, ale króciutko. Proszę Państwa, jeszcze mamy następne ilustracje 1624 roku.
I to właśnie między innymi są potem miasta, dokupiło sobie 12 łup, a już to 12 łup, proszę Państwa, płaci 8 florenów do zamku, jak również płaci za opał w puszczy, proszę Państwa, zabarcie, dostarczono 5 beczek miodu, dostarczano do zamku, właśnie bartnicy musieli dostarczyć w ramach podatku, proszę Państwa, to 140 florenów. W mieście znajdowało się tartak nazywany Piło i właśnie między innymi ci, co mieli ten tartak, no, narzekali, że przynosi mało dochodów, ponieważ w tym okresie czasu, to mamy rok 1626, następuje ochrona puszczy. Obawiano się wycinania drzewa, w związku z tym ten właściciel tartaków się właśnie skarży się, że tartak nie przynosi około dochodów, ponieważ co? Ogranicza się wyrąb lasu, proszę Państwa, w puszczy. I jest sprawa następna tutaj jeszcze, dane statystyczne, może króciutkie dane statystyczne, może się Państwo zdziwicie. Ale to są dane z XVI wieku. To jest wiek, mamy 1565-1570. Się okazuje, że w Czarnym było 720 mieszkańców, w Człuchowie było 510, w Dębrznie było 942 mieszkańców. I teraz pytanie jest takie, dlaczego w Czarnym tak mało mieszkańców? Było mieszkańców, a tutaj było tak wiele dużo było, czyli chodzi o Czarne. Z bardzo prostej przyczyny, ponieważ Człuchów był na usługach zamku. Tam dłużnicy się praktycznie nie działo w Człuchowie. Bo całą infrastrukturę, to wszystkie zatrudnienie, to wszystkie szczęście. Natomiast tutaj rozwijają, jak mówiliśmy, fundusze, nie fundusze, proszę Państwa, tu się właśnie między innymi osiadali ci osadnicy i tutaj właśnie mamy, proszę Państwa, właśnie w roku 1000 mamy 720 także mieszkańców Czerwonego. Jakie były nieruchomości, proszę Państwa? Nieruchomości, ale tej zagrody nie pokażę, bo nie wiem. Proszę Państwa, w 1565-1570 było 42 domy przy rynku. Po rynku. Jeszcze jedna sprawa. W całym czasach, w okresie Prus Królewskich, no, najważniejszym miejscem to był co? Był rynek, przy którym był ratusz. Ciężko zarządzał, proszę Was, no, burmistrz zarządzał, ława miejska zarządzała i kościół. Jak zobaczycie Państwo tutaj teraz, to wszędzie, to nawet u nas w Czuwaniu też jest. Rynek jest, przy rynku jest kościół właśnie między innymi i te najbardziej domy były bardzo bogate ludzi, to właśnie między innymi było, proszę Państwa, było przy domu było przy rynku, natomiast 36 przy ulicach bocznych, znaczy na peryferiach. Na tych peryferiach, proszę Państwa, było 36, proszę Państwa, domu było. Jeżeli chodzi o Czuchu, to taki przykład, w Czuchowie było 56 domów, 8 działek niezabudowanych. W Dębrznie było 30 domów przy rynku, 82 domy przy ulicach, 15, proszę Państwa, na przedmieściu. I proszę Państwa, ostatnia ilustracja, która jest królewska z tego okresu czasu, to mamy 1765, 7 lat przed pierwszym rozbiorem polskim. Już ten zamek nie spełnia żadnej swojej roli, chyba tam praktycznie mówiąc jest taka sprawa, że już tam się nic nie dzieje w tym zamku w każdym bądź razie. I jest taka rzecz, no miasto się w pewnym sensie już całkowicie inaczej, już jest bardziej współcześnie wygląda. I znajduje się, co się okazuje, w tym okresie czasu znajduje się bardzo duża osada już ludności żydowskiej. Żydowskiej właśnie między innymi, proszę Was, w Czarnym, ponieważ tutaj jest 500, oni płacą, Żydzi, z których domu płacili 537 florenów podatku, właśnie między innymi płacą do starostwa, płacą. Zakłady posiadali rzemieślni, szewcy, sukiennicy, był folwark zamkowy, gdzie hodowano dużo owiec, około 600 osób hodowane właśnie na folwarku zamkowym. Proszę Państwa, jeszcze może już na koniec, może to Państwo mnie usypiali, jest taka rzecz, postacie historyczne związane, proszę Państwa, z miasta Czarnym. Ja mówię, które można spojrzeć, wykorzystać współczesnie do różnego rodzaju pomocy. Jakie postacie historyczne, proszę Państwa, z miastem, związane z miastem, jest związane? To już tutaj część, proszę Państwa, wie taką postacią najbardziej związaną z miastem, to ja mam pokazane. Jest ciekawa rzecz, nawiasem mówiąc, wszędzie występuje, że król polski Zygmunt August był między tym występuje jako starosta czechowski. I tu się bardzo dziwili, ja sam przy też jak to opracował, niestety to jest dowodem, bo co to było? Bo to było starostwo dzierżawne, dawało dochody bezpośrednie, królewskie było. I z tego korzystał, to przekorzystał tego nie tylko z tego, ale również między innymi z Białogórskiego. Dlatego warto wykorzystać, o tym miałem być. Może Pan pokaże tutaj tego Zygmunt Augusta naszego młodziutkiego. To jest herb z Polski, a to jest właśnie między innymi Zygmunt August. A czyli nie tylko to. On związany był tutaj praktycznie mówiąc z naszym powiatem czechowskim. Powiem zaraz dlaczego.
Jego sekretarzem osobistym był Krzysztof Konarski, pochodzący z Konarzyn. Jego osobistym sekretarzem był, którego delegował do Komisji Morskiej, który kaprów i piratów organizował właśnie między innymi tutaj na wybrzeżu, tej Komisji Morskiej. Następną sprawę. Między innymi nie tylko, że tutaj był w tym czarnym był, między innymi jest dokument nadania w Krzywinie dowodów bocheńskie błoto tam są jakieś prawdopodobnie, czy tego nadało właśnie Zygmunt August. I on by się cały czas, jakbyśmy pogrzewali się w historii, on by się gdzieś przewija, właśnie między innymi tu się przewija. Już kończę, już kończę. Następną postacią może być Hetman Koniec-Polski. Tam jeszcze do tego, Hetman Koniec-Polski, postać zwana, związana całkowicie z tego. Ja już mówię to setki razy, zastanawiam się na to tutaj, szanowni panowie rajcy miejscy, jest taka sprawa, czyli wrócić do tego, we Wronkowie, gdzie się widział, tam to trzeba był kamień. Ja go widziałem osobiście i zdążyłem zrobić zdjęcia. Był kamień, może pamiętacie, napis w języku szwedzkim, w języku niemieckim. Był kamień. No i nie miałem, jeszcze na te czasy nie musiałem sobie aparatu do kandydami. Taki stał kamień upamiętniający Litwę polsko-szwedzką, ponieważ zgodnie przed I wojną światową był dokument mówiący o tym upamiętnienia wydarzeń historycznych. To obligatoryjnie nie było i wszędzie ustawiano właśnie między innymi, to był język szwedzkim i niemieckim. Nie wiem, czy nie warto byłoby do tego wrócić, może przypomnieć właśnie tutaj na rynku to Litwę. To duże koszty nie są, ale to byłoby w sensie mowa atrakcją turystyczną. Proszę Państwa, następna sprawa, jeżeli chodzi o koniec Polski, no, nie od książęta pomorskich, proszę Państwa. Ten drugi, normalnie tutaj też oni bardzo jest propiodali, bo to naszą historię bardzo bogatą, bo trzeciory zły to ten drugi książę pomorski, rok 1545. Bogusław, książę pomorski, Grunwald, Jagiełło właśnie mówiłem, na Stupec Koszpar, Kasper, też bardzo postać. I oczywiście, proszę Państwa, tutaj Ród Konarski, który tutaj byli jako starostowie ci dzierżawcy od roku 1551 do 1662. Właśnie tutaj byli Konarscy, byli tu między innymi Felic, Barbara, Dorota, Michał, byli właśnie między innymi tutaj Rody na przykład, Sapiechowie, Radziwiłowie, Michał, Izabela, Sapieżanka, tutaj właśnie między innymi byli proszę Państwa, związani tutaj z Czarnym. Następna sprawa tutaj między innymi Wejherowie, słynni Wejherowie, którzy tutaj zapisali się w dziejach Polski, w powieściach, u Sienkiewicza występuje podobnie, w każdym razie na przykład Franciszek Karol był generalnym, był wojska tutaj, to był Franciszek, Ernest, Magnus, Zofia, Franciszek, Teodor, Ernest, Franciszek Karol, cały ród, proszę Państwa, od roku 1667 do roku 1763. No i na przykład ostatni był dowódcą właśnie, to był dworzanie mający wpływ wojskowi, dowódcy mający wpływ właśnie między innymi na losy naszego państwa, właśnie między innymi regionu. Ja to pozwolę sobie Państwu tutaj zacytować jeszcze jedną rzecz, bo związane z Radziwiłłami. Najnowsze opracowanie, proszę Państwa, jest podróże litewskiego magnata do Gdańska, Czechowa, nawet dalej. I tu właśnie między innymi jest opis, ja Państwu może zacytuję na ostatek, tutaj na koniec. Co tu się pisze właśnie, to jest pamiętnik właśnie między innymi tego Radziwiłła. Między innymi ciekawa sprawa, że tutaj właśnie między innymi profesor Jerzy Wydała powołuje się właśnie między innymi na opracowanie Czarnego się powołuje. Tutaj dla mnie to się przyjmuje dosyć bardzo miłe, bardzo wyraźnie. Jest taka sprawa, tutaj właśnie między innymi pisze, przyjechaliśmy z rana 26 juni, ujechaliśmy jednej wymiarze jazdem do Koni, do miasta przyskującego do Staroslet i tak dalej, i tak dalej. Właśnie między innymi 27 jeździłem do jaśnie wielmożnego pana Wejhera, starostycha marcińskiego, pół mili od Czechowa. Stamtąd na obiad wróciłem, po obiedzie do celu strzelałem, wygrałem talerz cynkowy, potem z o dobrą kompanią bawiłem się do późnego wieczora. Także dwa miejsce, tu się, proszę Państwa, kiedyś bardzo ładnie setnie się w czarny bawiono. Ja, proszę Państwa, staram się nie udalić, nie będę mówił, bo mogę zanudzić i byście Państwo pospali, to było bardzo niebezpieczne, bo co byś dać na. Dziękuję za uwagę.